Uczestnicy Akademii Przedsiębiorcy w Grudziądzu, która odbyła się w hotelu RAD, wzięli udział w warsztatach, które prowadzone są w 50 miastach Polski. Akademia Przedsiębiorczości. No, co to jest ta przedsiębiorczość i w jaki sposób być może przedsiębiorczą? Przedsiębiorczość to możemy powiedzieć, że to jest ogólnie myślenie w kategoriach biznesu. Jak, co zrobić w zasadzie, żeby zarobić trochę więcej pieniędzy, tak? To jest właśnie cała idea dzisiejszego spotkania. Co zrobić, żeby właśnie zarobić więcej pieniędzy? W jaki sposób pozyskać środki i w jaki sposób te środki wykorzystać? Właśnie nasz bank przygotował taką instytucję, jaką jest Agenda Przedsiębiorcy. Jest to pewne przedsięwzięcie o charakterze szkoleniowym, które dedykujemy do klientów naszych i klientów potencjalnych, przyszłych, które chcemy zainteresować ofertą naszego banku. W tej turze, że jak powiem, działań Akademii Przedsiębiorcy zaprosiliśmy dwie znane postaci, jakim jest generał Roman Polko i major Rocco Spencer ze Stanów emerytowany Marines Stanów Zjednoczonych. I tutaj ich doświadczenia w zakresie zarządzania ludźmi, w zakresie podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach, możemy wprost, które oni posiadali kierując swoimi jednostkami w armii, możemy wprost przekazać te doświadczenia naszym klientom, kontrahentom, które mogą być przydatne. Okazuje się rzeczywiście, że te doświadczenia są przydatne i są poszukiwane. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem Strategia Zwycięstwa na biznesowym polu walki. Strategie i metody na co dzień wykorzystywane w siłach zbrojnych przełożone zostały na narzędzia zarządzania, motywacji i przywództwa, które pozwalają osiągnąć sukces w biznesie. Cykl spotkań odbywa się w różnych miastach, w tym w Grudziądzu, ale nie tylko. Tak, wprowadziliśmy taką bardzo innowacyjną i jedną z nowszych na rynku koncepcji działania, wspierania przedsiębiorczości, wspierania naszych klientów, wspierania potencjalnych klientów. Prowadzimy cykl 50 konferencji w ramach Akademii Przedsiębiorcy. Odbywają się one w różnych miastach Polski, w różnych naszych makroregionach. I w tej chwili jesteśmy w Grudziądzu i jest to w regionie pomorsko-kujawskim, czwarta z tego cyklu konferencji. Jutro jeszcze będziemy gościli w Gdańsku, a zamkniemy w makroregionie pomorsko-kujawskim ten cykl konferencją w Toruniu. Czego przedsiębiorcy się dowiedzą? Dowiedzą się, jak być liderem, jak prowadzić swój biznes, jak osiągać sukces. Major Rocco Spencer, jeden z prelegentów, drugim prelegentem jest generał Polko, który prowadzi podobne konferencje jeszcze w innych miastach. Dzieli się swoimi doświadczeniami z wojska, jak przenieść podobne idee na sukces przedsiębiorczości, jak być liderem, jak osiągać sukces, jak przewodzić swojej grupie, jak przewodzić swojej branży, jak być najlepszym. Spotkania prowadzone są przez dowódców, którzy skuteczność swoich metod sprawdzili w ekstremalnych warunkach wojennych. Generał Roman Polko i major Armii Amerykańskiej Rocco A. Spencer. Z tym ostatnim spotkali się grudziący przedsiębiorcy. What we're going to talk about today is leadership. We expose the people to different options, different possibilities, and a different perspective. But the key thing is to teach them that leadership is about people and success. Będziemy dzisiaj mówić o przywództwie, o byciu liderem, o różnych opcjach, o różnych wariantach, narzędziach bycia liderem. Ale najważniejsze jest, żeby zrozumieli, że tutaj chodzi o osiągnięcie sukcesu. Jakie lider musi cechy posiadać? What are the features, the characteristics of the leader needs to have? Cechy i otoczenie. And the surrounding. Well, I think the number one thing a leader has to have is confidence, and they have to have the knowledge of their people and the mission. Pewność siebie, znajomość swoich ludzi i świadomość, znajomość misji, która jest do spełnienia. No i chyba też otoczenie w sensie kontrahentów lub pomoc. But also contractors, all the surrounding, the environment, plus external support. Well, this is knowing the people. You've got to know what your assets are. First, you have to know what the mission is, what you have to do. Then you have to know the people that you have to do this with.
The materials that are available, the units or contractors that you have to coordinate with in order to successfully accomplish the mission. Najpierw trzeba wiedzieć, na czym polega misja, co jest do zrobienia. Potem trzeba znać swoich ludzi i znać wszystkie swoje zasoby. Kontrahentów, kogo trzeba skoordynować, jakie zasoby trzeba zapewnić, jakie materiały, jakie narzędzia. To jest najważniejsze.